Znajdujemy się na terenie rezerwatu Czarnia w Puszczy Kurpiowskiej, a jesteśmy tutaj w związku z sesją terenową pozjazdową, która poświęcona jest obserwacji i śledzeniu zmian w przyrodzie, które zaszły od czasów badań naszych poprzedników. W czasie tej sesji jesteśmy zarówno na torfowiskach, jak i w borach, czyli w dwóch głównych typach siedlisk, które możemy spotkać w Puszczy Kurpiowskiej, no nie włączając w to łąk. Obszar rezerwatu Czarnia był poligonem badawczym profesora Bogdana Falińskiego z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, który od początku lat 60. do swojej śmierci w roku 2002 prowadził tu badania na stałych powierzchniach. W czasie naszej sesji obserwujemy zarówno zmiany, które zaszły od czasów badań naszych poprzedników, jak i przemiany, które zaszły zarówno w wyniku procesów naturalnych, jak i działalności człowieka w ciągu ostatnich 100 czy nawet 200 lat, a także efekty działań ochrony czynnej, które wprowadzane są, wdrożone w ciągu ostatnich 10 lat. Wyniki trwających 10 lat obserwacji, badań naukowych w takich obiektach na torfowiskach i zwłaszcza tutaj w rezerwacie Czarnia mogą być istotne w związku ze zmianami, które w tej chwili obserwujemy, ze zmianami klimatu. Ponieważ związane jest to z pogarszającą się kondycją świerka i problemem ochrony tego gatunku na granicy zasięgu, ale także ze zmieniającymi się warunkami hydrologicznymi, ze zmniejszającymi się opadami, ze zmianami hydrologicznymi, które zaburzają naturalne funkcjonowanie torfowisk, które też, tak jak w przypadku torfowiska Karaska, na które też bardzo silnie oddziałuje sąsiadująca kopalnia torfu.